sponsorem programu są Militaria.pl. Dzień dobry, zapraszam na podsumowanie dnia z WarNews.pl. Stany Zjednoczone. Senat USA odrzucił projekt ustawy zawierającej 61 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy. Przeciwko zagłosowali wszyscy republikanie. Powodem jest nieuwzględnienie w pakiecie daleko idących zaostrzeń w polityce imigracyjnej. Demokraci liczą, że to nie koniec i uda uchwalić się ustawę jeszcze przed świętami. Za dalszym procedowaniem ustawy opowiedziało się 50 senatorów demokratów, a przeciwko było 49 republikanów oraz należący do klubu demokratów Bernie Sanders, który sprzeciwia się bezwarunkowo pomocy Izraelowi. Ponieważ dla większości projektów w Senacie wymagana jest większość 60 głosów, pakiet został zablokowany. Polska. Grupa Ukraińców protestowała przed Sejmem. Chcieli zwrócić uwagę na sytuację przewoźników na granicy. Blokada zabija, brzmiał jeden z trzymanych transparentów. Polacy i Ukraińcy, my się kłócimy, a Rosja to wykorzystuje, napisano na innym. Protestujący przekazali list od ukraińskich transportowców do marszałka Szymona Hołowni oraz posłów. Chiny. Chiny i Unia Europejska nie powinny postrzegać się wzajemnie jako rywale pomimo różnych systemów. Nie powinny też ograniczać współpracy ze względu na konkurencję i nie powinny doprowadzić do konfrontacji z powodu dzielących ich różnic. Powiedział w Pekinie chiński przywódca Xi Jinping podczas spotkania z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i szefem Rady Europejskiej. Chińskie MSZ poinformowało, że prezydent Xi wezwał w trakcie spotkania z von der Leyen do wspólnego reagowania na globalne wyzwania i współpracy w celu promowania stabilności i dobrobytu na świecie. Miał także przekonywać, że Chiny chcą uczynić z Unii Europejskiej kluczowego partnera gospodarczego i handlowego oraz priorytetowego partnera w zakresie współpracy technologicznej. Finlandia. W przyszły czwartek fińska Straż Graniczna może otworzyć przejścia na wschodniej granicy, twierdzą lokalne media. Najbardziej popularne punkty kontroli na południowym odcinku granicy z Rosją mogą zostać otwarte już 14 grudnia o północy. Według fińskich mediów dowództwo Straży Granicznej otworzy całodobowo działające przejścia w Karelii tuż po tym, jak wygaśnie z dniem 13 grudnia rządowe rozporządzenie o zamknięciu całej granicy wschodniej. Rozbiórka tymczasowych blokad i ogrodzeń pozostawionych na przejazdach granicznych w ostatnich tygodniach zajmie nie więcej niż kilka dni, przekazuje przedstawiciel fińskiej Straży Granicznej. Naszym celem pozostaje opanowanie zjawiska nielegalnej imigracji, dodał. Twierdzi także, że funkcjonariusze przygotowani są także na to, że decyzja o zamknięciu przejść może zostać przedłużona. Ukraina. Jak twierdzą media, w wykazie uzbrojenia potrzebnego Ukrainie w walce z rosyjską agresją przedstawionym Stanom Zjednoczonym przez Ministerstwo Obrony w Kijowie znalazły się m.in. myśliwce Hornet, śmigłowce Apache oraz Black Hawk. Wykaz ten przedstawiciele ukraińskiego Ministerstwa Obrony przedstawić mieli na zamkniętej sesji podczas konferencji w Waszyngtonie, w której uczestniczyli też oficjele i menadżerowie firm zbrojeniowych. Na liście znalazło się uzbrojenie, które Ukraina już otrzymuje albo o które już wcześniej się zwracała. Jednakże, jak oceniają media, pewną niespodzianką jest obecność w zestawieniu ciężkiego samolotu transportowego C-17 produkowanego przez Boeinga, a także innego samolotu transportowego C-130 wytwarzanego przez koncern Lockheed Martin. Ukraina. Rosjanie stracić mieli bombowiec Su-24M w rejonie Wyspy Węży. Taką informację przekazało ukraińskie wojsko, chwaląc się brawurową operacją. Do zniszczenia maszyny miało bowiem dojść podczas próby przeprowadzania ataku rakietowo-bombowego na terytorium obwodu odeskiego. Z danych publikowanych przez ukraiński sztab generalny wynika, że to już 324 maszyna, którą Rosjanie stracili od początku wywołania pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Ukraina. Ukraińskie ciężarówki, które utknęły na granicy z Polską z powodu blokady, będą przewożone platformami kolejowymi. Taką informację podały ukraińskie media. Pierwszy pociąg relacji Izów-Hrubieszów przewożący 23 ciężarówki stoi już na granicy i jest kontrolowany przez polskie służby. Gdy tylko
Maszyna ta przejdzie i wszystko będzie w porządku, uruchomimy przewozy na masową skalę, powiedział ukraiński urzędnik. Jak dotąd władze Polski i Ukrainy nie były w stanie uzgodnić z protestującymi warunków przerwania blokady i wypracowania kompromisu. Ukraina. Stany Zjednoczone porozumiały się z Ukrainą w sprawie utworzenia fabryk i produkcji broni na Ukrainie. Oba państwa współpracować będą w zakresie produkcji dronów i systemów przeciwpancernych. Decyzja ta zapadła podczas konferencji zorganizowanej dla przedstawicieli amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego w Departamencie Handlu w Waszyngtonie. List intencyjny podpisał m.in. szef Pentagonu. List zawiera informacje o wspólnych zamiarach koprodukcji i wymiany danych technicznych, produkcji systemów obrony powietrznej, kluczowej dla prowadzenia działań militarnych, amunicji oraz utrzymania i napraw sprzętu, który jest wykorzystywany przez ukraińską armię. Ukraina. Ukraińcy wzmacniają granice z Białorusią. Jest to związane z prorosyjską postawą reżimu Łukaszenki, a co za tym idzie możliwym atakiem z północy. Powstają nowe konstrukcje obronne, poinformował w mediach społecznościowych szef obwodu wołyńskiego. Przygraniczny rejon na Wołyniu odwiedził szef tamtejszych władz. Wzmacnianie granicy z Białorusią trwa nieustannie, zapewnił w mediach społecznościowych, załączając zdjęcia z prac. Na miejscu obecny był także szef wołyńskiego oddziału granicznego. Rosja i Białoruś współpracują ze sobą od lat. Władimir Putin i Aleksander Łukaszenko spotykają się, fotografują i zapewniają o doskonałych stosunkach. Udział Białorusi w agresji na Ukrainę był uzgodniony już na długo przed 24 lutego, twierdzi jeden z liderów białoruskiej opozycji. Mińsk miał otrzymać również od najbliższego sojusznika pierwsze głowice jądrowe. Ponadto rosyjscy żołnierze mieli na terenie Białorusi przeprowadzić ćwiczenia, w trakcie których imitowano użycie pocisków balistycznych. Polska. W czwartek obowiązki komendanta głównego policji przestaje pełnić generał inspektor Jarosław Szymczyk. Pożegna się z podwładnymi podczas uroczystości ze sztandarem polskiej policji w obecności kadry kierowniczej i komendantów wojewódzkich policji, reprezentujących wszystkich policjantów i pracowników. Obowiązki komendanta głównego policji przejmie jeden z zastępców generała Jarosława Szymczyka. Generał pozostanie w policji i najprawdopodobniej na początku przyszłego roku przejdzie na emeryturę. Przypomnijmy, że Jarosław Szymczyk został komendantem głównym policji w 2016 roku. Polska. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w piątek 8 grudnia minister Mariusz Błaszczak podpisze umowę na pozyskanie 152 sztuk armatohaubic Krab z huty Stalowa Wola. Nie poinformowano, czy będzie to dokument wykonawczy czy ramowy. Nie wspomniano również o zamówieniu pojazdów towarzyszących wchodzących w skład dywizjonowego modułu ogniowego Regina. Gujana. Amerykanie zapowiedzieli ćwiczenia sił powietrznych w Gujanie. To reakcja na wynik referendum w Wenezueli. Reżim Nicolasa Maduro zorganizował głosowanie w sprawie Esquibo, regionu znajdującego się pod administracją Gujany. Napięta sytuacja grozi wybuchem konfliktu, chociaż Amerykanie zapewniają, że ćwiczenia mają rutynowy charakter. We współpracy z siłami obronnymi Gujany dowództwo południowe Stanów Zjednoczonych przeprowadzi w dniu 7 grudnia operacje powietrzne w Gujanie, podano w komunikacie. Rosja. W rosyjskiej telewizji Pierwszy Kanał pokazany został zdobyty przez wojska Federacji Rosyjskiej bojowy wóz piechoty M2A2 Bradley. To już drugi po CV-90 typ zachodniego BWP zdobytego przez Rosjan na Ukraińcach. Wóz miał zostać porzucony przez żołnierzy 47. Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy po uszkodzeniu w rejonie Awdijwki w obwodzie donieckim, gdzie toczą się najcięższe walki na froncie. Bułgaria. Kończą się lata prosperity rosyjskiego Łukoilu w Bułgarii. Rząd w Sofii odebrał ulgi przyznane rafinerii rosyjskiego Łukoil w Burgas. Nakazał też bułgarskim celnikom skontrolowanie magazynów rafinerii, by ustalić, ile w rzeczywistości produktów naftowych Rosjanie tam zgromadzili. Ukraina. Ukraina zwróciła się do Polski, Rumunii i Słowacji o wsparcie dodatkowym prądem. Sytuacja jest trudna. 408 osad i wsi pozostaje bez zasilania. Pomóc ma trwająca w całej Ukrainie wymiana starych żarówek na energooszczędne. Według Ukrenergo w krajowych elektrowniach nie ma już wolnych mocy. Na niektórych blokach elektrowni cieplnych trwają prace remontowe. Elektrownie słoneczne nie mogą pracować na pełnych obrotach ze względu na zachmurzenie. Z powodu problemów z sieciami energetycznymi 408 miejscowości i wsi na Ukrainie pozostaje bez prądu. Najwięcej w obwodach donieckim i dniepropietrowskim, a także w obwodach zaporowskim, charkowskim i Sumach. Taką informację przekazują ukraińskie media.
Wielka Brytania. Londyn oskarża Rosyjską Federalną Służbę Bezpieczeństwa o hakerską cyberkampanię, której celem byli politycy i inne osoby życia publicznego. W związku ze sprawą do brytyjskiego MSZ wezwany został ambasador Rosji. Brytyjski rząd podał, że grupa osób za pomocą cyberataków ukradła dane, które potem zostały opublikowane, w tym materiały powiązane z wyborami z 2019 roku. Wśród ofiar ataku był deputowany do Izby Gmin, który w lutym informował BBC, że jego maile zostały wykradzione. Rosja zaprzeczyła, by miała związek z tego typu aktywnością. Gujana. 5 osób zginęło w katastrofie śmigłowca sił powietrznych Gujany tuż przy granicy z Wenezuelą. Dziękuję, że byliście z nami i pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Sponsorem programu były Militaria.pl.